Witam po przerwie wszystkich tutaj obecnych i na łączach. Skupimy się na drugiej części, nawiązując częściowo do parszy, ale też, tak jak mówiłem, do święta Przaśników, które się zbliża. W tym kontekście poruszam różne rzeczy, które w pismach mamy poruszone, jak to ująć, jak to zrozumieć w naszych dzisiejszych czasach. Tak jak powiedziałem, to jest druga część parszy 46, parsza Ekew, ponieważ na początek sobie przeczytajmy powtórzonego prawa, czyli 5 Mojżeszowa 16:16. Bo tutaj jest mowa między innymi o święcie Przaśników. Nie mam zapisane, jaki to przekład. 3 razy do roku każdy mężczyzna pokaże się przed Twoim Bogiem, Jahwe, na miejscu, które On wybierze. Święto Przaśników, Święto Tygodni i Szałasów. Czyli mamy tutaj to z tych trzech świąt, tak zwane pielgrzymkowe. Ale tu mamy to, interesuje nas dzisiaj, Święto Przaśników. I teraz to, co w kontekście. I niech nikt nie pokazuje się przed Jahwe z próżnymi rękoma. Z próżnymi rękoma. To mnie zastanowiło, ten zwrot. Oczywiście, jak w tamtym roku, no, w tamtym czasie, no to jakieś oddania, ale oddania generalnie to były oddania świątynne, które kapłani z tych dziesięcin ludu, oni składali i tak czy siak, ale na te święta dodatkowo, czyli oni z tego, co mieli, składali. Natomiast jak wychodziła sprawa z próżnymi rękami innych pielgrzymów, byśmy to dzisiaj nazwali, to pewnie różne, jako dobrowolne ofiary, jako dobrowolne dodatki, ale tutaj jest w pewnym sensie... Co? No tak, Omer. To może to też to oznaczać. Mhm. Czyli coś musieli przynieść. Nie ulega wątpliwości. I chcąc dzisiaj rozważać temat Święta Przaśników, też w tym kontekście przede wszystkim mężczyzna jako odpowiedzialny za dom, za rodzinę, jest odpowiedzialny, żeby coś przynieść. Jak on był tym przedstawicielem danej rodziny lub jak był sam, to sam. I najpierw zobaczymy, jak Święto Przaśników, jakie są podstawowe wytyczne tego Święta Przaśników, które mamy zapisane chociażby w 2 Mojżeszowa, 12 rozdział. Od 15 wersetu. Przykład pauliński tutaj przeczytamy sobie. Od 15 wersetu czytamy tak. Przez 7 dni będziecie jedli przaśniki, ponieważ pierwszego dnia pozbędziecie się zakwasu z waszych domów. Ktokolwiek jadłby chleb na zakwasie od 1 aż do 7 dnia zostanie usunięty spośród Izraelitów. 1 dnia zwołacie święte zgromadzenie, 7 dnia również zwołacie święte zgromadzenie. W tych dniach przerwiecie wszelkie wasze zajęcia, będziecie mogli przyrządzać tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia. Będziecie przestrzegać zasad dotyczących przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem was w szyku bojowym z ziemi Egiptu. Będziecie obchodzić ten dzień przez wszystkie pokolenia. Jest to wieczne przykazanie. W pierwszym miesiącu, od wieczora 14 dnia do wieczora dnia 21, będziecie jeść przaśny chleb. Przez 7 dni nie znajdzie się zakwas w waszych domach. Ktokolwiek bowiem zjadłby chleb na zakwasie, zostanie usunięty ze społeczności Izraela, zarówno cudzoziemiec, jak i członek narodu. Nie będziecie jedli żadnego chleba na zakwasie. We wszystkich waszych domach będziecie spożywać chleb przaśny. To jest podstawowa wytyczne co do Święta Przaśników i mamy tą też informację, nie przychodźcie, nie pokazujcie się z próżnymi rękoma. I teraz tak, jeżeli tutaj rozważamy najpierw na poziomie tym, co tekst przekazuje,
Czyli to święto ma polegać, możemy wymienić, jakie tu czynniki są, co Bóg nakazuje i czego nie nakazuje. Czyli jak samo święto wskazuje, tak? Jest to święto przaśników, czyli chleba przaśnego, czyli nie na zakwasie. A na drożdżach można? No, ja świadomie zadaję to pytanie, no bo drożdże chlebowe są czym innym niż zakwas chlebowy. No, to jest ta sama zasada. To jest to samo. To są inne drożdże w innej formie, ale też drożdże, bo zakwas to też są. No, ale drożdże są w winie. No, są, ale tu chodzi o chleb. Nie chodzi o ogórki kiszone, nie chodzi o kimchi, tylko chodzi o chleb. Czyli przez 7 dni ma być spożywany chleb przaśny, tak? Nie, i co do, to jest jakby ta wyłączność, natomiast czego ma nie być? Chlebu na zakwasie. Czyli jest jedna rzecz, że ma być chleb jedzony bez zakwasu, druga, ma nie być chleba żadnego w obejściu, w domostwie, w posiadłości, we własności, jak wiemy, to dzisiaj to różne formy są, ma chleba na zakwasie nie być, tak? Pierwszego i siódmego dnia ma być święte zgromadzenie, zwołanie święte. Ten pierwszy i siódmy dzień jest szabatem, ale takim szabatem, że do jedzenia można sobie coś zrobić, ale na ten dzień, ja dodam tu już od siebie, bo żeby nie gotować, tak jak to w pogańskich świętach gotują na kilka dni, kobiety są tak umęczone, że już one nie mają siły w ich pojęciu świętować. Nie, to ma być na potrzeby bieżące. To jest moje zdanie. Tu nie ma tego w tekście, ale ja to tak rozumiem, żeby to gotowanie, przyrządzanie posiłku nie zajęło czasu, bo to ma być święte zwołanie, zgromadzenie. Na tym mamy się skupić. No ale z drugiej strony też świętować. Tak. Świętowanie się kojarzy. I druga. Tak, i jeszcze jedna rzecz, no to trzeba przygotować sobie wcześniej, tak? Dlatego jest ten dzień przygotowania. Mamy też taką wytyczną, że nie ma, tu jest 19 werset, przez 7 dni nie znajdzie się zakwas w waszych domach. Czyli mało tego, że macie jeść, czyli co do jedzenia ma być taki chleb, a nie kwaszony. Druga rzecz, w domach ma nie być zakwasu. Tutaj jeszcze jest dosyć taka wytyczna. Ktokolwiek bowiem zjadłby chleb na zakwasie, zostanie usunięty ze społeczności Izraela. Zarówno cudzoziemiec, jak i członek narodu. Czyli nie ma zmiłuj. Czyli nie ma do wolności. Tak, nie ma jakiejś kasty, że oni mogą, a ci nie mogą. Bóg mówi, jeżeli we mnie wierzysz i jesteś w tej społeczności, która się zalicza do mojego ludu, to masz zrobić tak, jak ja ci tutaj wskazuję. Bez twojej dowolności w działaniu, tylko konkretnie tak, jak mówię. Bo jeżeli nie chcesz być, no to nie bądź w tej społeczności. A jeżeli jesteś w tej społeczności, to zrób tak, jak mówię. Tak, bo jak zaraz dojdziemy do tych fragmentów, to całe święto ma szczególne znaczenie. Przeczytajmy sobie jeszcze, zanim dojdziemy dalej, kapłańską, czyli trzecią Mojżeszową, drugi rozdział, 11 werset. Ja mógłbym prosić, przepraszam jeszcze. Kapłańska, trzecia Mojżeszowa, 2:11. Tu ja przeczytam z przekładu Kulowskiego. Wszelka ofiara, jaką będziecie składać dla Jahwy, to nie jest w kontekście prześników, tylko chodzi o rzeczy kwaszonej. Wszelka ofiara, jaką będziecie składać dla Jahwy, nie może być przygotowana z jakiejś rzeczy zakwaszonej, gdyż ani kwasu, ani miodu nie możecie składać na ofiarę spalaną przez ogień dla Jahwy jako miłą woń. To ma ścisły związek, chociaż nie ze świętem przaśników, ale z zasadą
święta przaśników i tych oddań, gdzie oddanie nie może być z czegoś kwaszonego lub jakaś potrawa nie może być z dodatkiem czegoś kwaszonego. Można by się zastanowić tutaj, w dygresji wchodzą, dlaczego miodu, miód jest przecież słodki. Jeżeli sobie poczytamy o miodzie, miód zawiera ponad 10 różnego rodzaju kwasów. Więcej. Czy nawet więcej, no ale mówię ponad. To kiedyś żeśmy się wdrażali w temat, dlaczego miodu nie, w kontekście żadnego kwasu, się okazuje, że miód ma dosyć dużo różnych kwasów. I pewnie dlatego. Ale to tak, jako informację dodatkową. I teraz zadajmy sobie pytanie, czego symbolem, bo tu mamy oczywiście zachowywanie ścisłe, wyrzucanie, palenie, czy usuwanie tego zakwasu. Oczywiście tutaj też można nawiązać do różnych zwyczajów, że tak zwany pobożny Żyd oddawał zakwas sąsiadowi, gojowi na przechowanie, żeby od razu po święcie przaśników mieć chleb. To tak ma nie być. To jest tylko wyłomy religijne, żeby w ogóle niezrozumienie, co to święto ma uczyć. Dlatego dzisiaj też chcę poruszyć sedno, mam nadzieję, że mi się uda, co to święto znaczy w naszych życiach. Nie tylko same spożywanie chleba bez zakwasu. Czego symbolem jest kwas chlebowy, czyli ten zakwas, tak? Bo tu o tym mówimy. Z czego może być symbolem? Czy znamy takie miejsca w Biblii, gdzie jest nawiązanie do tego kwasu? A konkretniej nawet, gdzie jest nawiązanie do święta Pesach, ale Pesach wiemy, że jest jako współistniejące, można powiedzieć, z świętem przaśników. Bo tutaj mamy tą pewną definicję. Szaweł wyjaśnia nam w kontekście Pesach, gdzie już na Pesach ten chleb ma być niekwaszony. Pesach też można określić jako pierwszy dzień przaśników, bo już tego chleba kwaszonego ma nie być. Przeczytajmy sobie 1 Koryntian. To już kiedyś czytałem, ale powtórzmy sobie jeszcze raz, bo to jest ważny fragment w kontekście nauki, jaka płynie ze święta przaśników, święta nie ku czci tego chleba, że mamy celebrować, jaki on pyszny ten przaśnik jest i się rozkoszować nim przez 7 dni, tylko chodzi o to, że te 7 dni trwa, żeby dotarło do nas, jakie znaczenie ma przaśność w oczach Boga. 1 Koryntian, 5 rozdział, cały sobie przeczytamy, bo tutaj jest trochę z początku i pod koniec, czyli do 13. 1 Koryntian, 5 rozdział i czytamy tak. Ogólnie słyszy się o rozpuście wśród was i to takiej, jakiej nie spotyka nawet u pogan. Doszło do tego, że ktoś żyje z żoną swego ojca. Wy zaś macie jeszcze odwagę unosić się pychą, zamiast raczej okryć się wstydem i domagać się, aby usunięto spośród was tego, który dopuścił się takiego czynu. Usunięto spośród was tego, który dopuścił się waszego czynu. A co czytaliśmy w Torze? Ma nie być kwasu w całym waszych domach. W waszych domach, w waszym pokarmie na ten czas. Jak czytamy w innym miejscu, w całej waszej krainie. Aby czyli usunięcie kwasu, tak? I tutaj mamy o tym samym mowa, tylko na innej płaszczyźnie. 3 werset. Ja, znajdując się wprawdzie daleko od was, ale obecny wśród was duchowo, wydałem już wyrok na sprawcę tego występu, tak jakby znajdował się wśród was. Jakbym znajdował się wśród was. W imię Pana naszego Jehoszuę, na
waszym zgromadzeniu, złączeni duchowo ze mną i z mocą Pana naszego Jehoszua, wydajcie tego człowieka przeciwnikowi na zatracenie ciała, aby duch dostąpił zbawienia w dniu Pana. To niedobrze, że się przechwalacie. Nie przechwalacie się, bo oni tutaj, jak czytamy w drugim, macie jeszcze odwagę, no unosić się pychą, że ktoś u was taki jest. Nic z tym nie robicie. Siódmy werset, sedno jest, dlaczego nawiązuje, że to usunięcie jest tak jak kwas w świętoprześniku. Siódmy werset. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście mogli się stać nowym ciastem, ponieważ jesteście wolni od kwasu. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tu Szaweł nawiązuje ściśle do tego święta, do zakwasu, do kwasu. Czym jest kwas mu współczesnych czasach? I pokazuje, jakie ma praktyczne zastosowanie świętoprześników. To akurat jest zastosowanie do, nawiązuje do kogoś, kto żyje z żoną swojego ojca. Tora o tym zabrania. Chodzi o żyjących, bo w domyśle jest, można się domyśleć, że swojego ojca, chociaż też jak chyba umarł, to też chyba nie mógł. Tora o tym mówi. Ósmy werset. Obchodźmy zatem święta, tutaj tłumacz wcisnął wielkanocne, nie ma wielkanocnych. Obchodźmy zatem święto bez starego kwasu, bez kwasu, który jest symbolem. Zobaczmy. Paweł mówi, czego symbolem jest kwas. Tu tłumacz przetłumaczył przewrotności. Symbolem przewrotności, ale no, ten przykład też mówi o tym kwasie, tak? Ten ktoś żyje z żoną swojego ojca. Przewrotność, czyli niesłuchanie tak naprawdę wytycznych Tory. I czytam dalej, a z niekwaszonymi chlebami symbolizującymi, zobaczmy, Paweł nawiązuje do kwaszonych chlebów, czyli do kwasu, skrót myślowy, i do niekwaszonego chleba. Symbolizującymi czystość, czyli świętość, kadosz i prawdę. I prawdę. W wielu miejscach ta prawda jest określona jako prawa Boże, ale to prawa dzisiaj Boże to jest różnie, każdy rozumie. Katolik będzie rozumiał inaczej, adwentysta inaczej, Hindus nawet będzie inaczej rozumiał. Biblia określa prawdę jako te pouczenia, które Bóg przekazał przez Mojżesza i przez proroków. Czyli niekwaszony chleb, to tak w skrócie mówiąc, wytyczne w Torze. Kwas to jest wszystko poza wytycznymi w Torze. To, co sama Tora mówi, nie dodawajcie ani nie ujmujcie. Dodawanie i ujmowanie to jest kwasem chlebowym. Za kwasem. Podążanie w środku, czyli tą drogą Boga wytyczną, jest niekwaszonym przaśnym chlebem, jest przaśnością, czyli tym sednem, tym. Czasami nawet współcześnie się określa coś, że coś jest przaśne, takie surowe. I właśnie prawo Boże, bez dodatków, prawo Boże jest takie, można powiedzieć, surowe, bez żadnych dodatków, bez ujęć, takie przaśne. Proste i konkretne. Proste i konkretne. Dziękuję. Tego określenia mi brakowało. Czytamy dalej, 9. Napisałem wam w liście, abyście nie przebywali w towarzystwie rozpustników. Nie miałem jednak na myśli rozpustników tego świata, czyli spoza ciała mesjaszowego,
w ogóle ani chcisów, ani też rabusiów, czy bałwochwalców, ponieważ w tym wypadku musielibyście opuścić ten świat. Napisałem wam, abyście nie przebywali w towarzystwie takiego, który nazywa siebie bratem w Chrystusie, nowonarodzonym, wierzącym, bogobojnym, byśmy dodali, jeszcze mogą jakieś chodzący w prawdzie. Można tu różne podstawić określenia, które funkcjonują współcześnie, a w rzeczywistości jest rozpustnikiem lub chciwcem, czyli to, co ten przykład to był rozpusta, chciwcem, bałwochwalcą czy oszczercą, potwarcą, jakiś plotkarz lub pijakiem. Z takim człowiekiem nie należy wspólnie spożywać posiłków paschalnych, byśmy powiedzieli, przaśnych. Pierwszego i siódmego dnia i Pascha jest szczególnym dniem zgromadzenia. Bo to jest kwas. Bo to jest kwas. Dlatego Paweł tu porusza sedno sprawy. To jest kwas. Nie chodzi stricte o kwas chlebowy, to jest istotny, bo ma czegoś nas nauczyć, bo ma nauczyć dzieci, że to jest bardzo istotne. To, co jest powiedziane w jednym miejscu, że jak jesteś wierny w małym, to będziesz wierny w dużym. Jeżeli nie usuniesz tego kwasu zwykłego, chlebowego, to jak masz usunąć to, co jest w twoim sercu, co jest w twoim otoczeniu? Jak? Jak na to nie zwracasz uwagi? Twoje myśli są, że ten chlebek ma mieć 5 cm średnicy, ma być ładnie wypieczony, ma być dziurki, ma być z mąki, jeszcze dodajmy to, koszernej. To jest najważniejsze i będziesz tak dzieci swoje pouczał z roku na rok, że to jest najistotniejsze. I chamec tutaj, chamec, czyli zakwas, jest B, ale tutaj fajna zabawa, konfirma, dzieci będą szukać. Fajna zabawa, znajdą, dostaną jakąś tam kopertę z pieniążkami. To nie jest święto dla zabawy. To jest święto ku upamiętaniu, ku przypomnieniu. Jak ważne jest to, tu Paweł nawiązuje do tego. 12 werset. Czy do mnie należy wydawanie sądu o tych, którzy znajdują się poza wspólnotą? No jak ktoś jest poza, no to jest poza, czyli to jest świat tak zwany, tak? Poza. Natomiast czy wy nie możecie sądzić tych, którzy należą do wspólnoty? On tu napomina tych, którzy odpowiadają za ten zbój, takie rzeczy się dzieją. Tak jak w domu jest ojciec, który sprawuje tą, można powiedzieć, władzę, tak, ale to odpowiedzialność, co się w tym domu dzieje. Kapłani sprawowali władzę w przybytku, mieli tam zachować czystość. Król, który później był ustanowiony, miał sprawować, był odpowiedzialny za to, co się dzieje w całym państwie, w całym obszarze, na którym zamieszkiwali potomkowie Izraela. Odpowiedzialność. I w zborze Mesjasza są tak zwani starsi diakoni, jak to zależy od tłumaczenia, którzy też są odpowiedzialni za to. Na nich spoczywa ta odpowiedzialność. Natomiast wy nie możecie, czy nie możecie sądzić tych, którzy należą do wspólnoty? Oni są odpowiedzialni za to. Paweł do nich tutaj uderza. 13 werset. Tych, którzy znajdują się poza wspólnotą, będzie sądził Bóg. To tam jest sprawa. Usuńcie przewrotnego spośród was. Czyli ten kwas usuńcie. Ktoś, kto mówi piękne słowa, ale jego czyny, czyli jego owoc, inaczej mówiąc, jest zgniły. Czyli jest nieprawy. Tak jak czytaliśmy, chleb niekwaszony symbolizuje czystość i prawdę. Wszystko, co jest sprzeczne z Torą, tak można ująć, Torą, którą Bóg przekazał przez Mojżesza, a najbardziej z dekalogiem, bo to Bóg
własnym palcem wręcz napisał. No, drugą wersję mamy, że to Mojżesz napisał, no ale załóżmy, że pierwowzór Bóg napisał swoim palcem. Nie, później zrobił tylko tablicę. No tak. W każdym bądź razie to jest najważniejsza jedna rzecz, z rzeczy, czyli dekalog, 10 słów, a w tym dekalogu na pierwszym miejscu generalnie jest: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, bo od tego się zaczyna wszystko inne. Dlatego tu Paweł też wymienia tych bałwochwalców. Bałwochwalca, czyli idol, bo tam jest greckie słowo, do tego też później nawiążę, greckie słowo, gdzieś tu miałem zapisane, eidolon, co w angielskim brzmi idol. I w polskim języku, jak już mamy słowo idol, to łatwiej nam zrozumieć, że nie chodzi tylko o jakieś figurki, jakieś obrazki i tego typu rzeczy, bo idolem może być cokolwiek. Coś, co człowiek oddaje cześć. Paweł nawiązuje tutaj sedno do Święta Przeciwników. Jakie ono ma znaczenie, jak ono jest głębokie, że to nie jest tylko sam chleb. Oczywiście na sam początek, jak człowiek wchodzi w te święta, poznaje, jest to istotne, żeby to robił. Ale jeżeli robi to już drugi raz, to powinien się zacząć zastanawiać, co to znaczy. Wzrastać w poznaniu, co to święto, co Bóg przez to święto, przez takie wytyczne chce nas nauczyć. W zasadzie on cały czas o tym samym mówi, tylko człowiek widocznie taki jest, że musi co jakiś czas mieć przypomnienie o tym, żeby zachować jakąś równowagę. Paweł do listów do Efezjan w 4 rozdziale jeszcze takie słowa napisał. Czwarty rozdział, 22 werset. Nie wiem, tu nie mam znowu, jaki to przekład jest. Efezjan 4:22. Bo to jest też nawiązanie do tego samego. Oczywiście tutaj on o czym innym pisze, ale zawsze jest o tym samym, ten sam jakby... te same myśli, tylko różnymi słowami ujęte. Czyli Efezjan 4:22. Czytam, że należy odrzucić starego człowieka, czyli ten zakwas w człowieku z jego wcześniejszym sposobem życia, czyli to, co Paweł wcześniej pisał. Przywołam to. Rozpustnik, chciwiec, bałwochwalca, oszczerca, potwarca i pijak. Oczywiście to jest tylko skrótowo on to tam w Koryntian poleciał. Że należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia, człowieka niszczonego przez wodnicze żądze. Pozwólcie się odnawiać duchowi w waszym myśleniu i przeobleczcie się w nowego człowieka stworzonego zamysłem Boga w sprawiedliwości prawdziwej świętości. Jak ktoś może mówić, że jest nowonarodzony, czyli obleczcie się w nowego człowieka, jak ktoś może mówić, że jest nowonarodzony, a stawiać sobie totem midjański i przed nim się kłaniać, choinkę i przed nią ją celebrować i inne rzeczy. To tak w skrócie mówię, żeby zrozumieć te słowa, co Paweł mówi. Taki człowiek tylko mówi, że się nowo narodził. Jego sposób życia
nie odrzucił starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia. Człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze. Nie chodzi tylko o jakieś erotyczne żądze. Dzisiaj mamy trochę skrzywione pojęcie jednego słowa, mówiłem to też niedawno, rozmiłowany, tak? Nie pamiętam już, że można miłować wyścigi konne. Tak, że ta miłość nie tylko odnosi się do ciała, jako mówimy tu o jakimś erotyzmie. Zwodnicze żądze mogą być różne. Namiętność. O, namiętność. Dobrze. Namiętność. W starych tekstach znajdziemy, że namiętność nie odnosi się stricte do erotyzmu. Tylko. Tylko i wyłącznie. To są zwodnicze żądze, które człowiekiem rządzą. Chęć wzbogacenia się szybkiego. Też ostatnio słyszałem, że wystarczy 1050 zł spłacić i za miesiąc będziesz miał milion. Albo wystarczy pójść do totalizatora, wypełnić 6 cyferek i będziesz miał parę milionów. To są zwodnicze żądze. Tam nie ma Boga w tym. Wręcz odwrotnie. Tam są bóstwa pogańskie, koło fortuny. Nie na darmo te niektóre miejsca się nazywają fortuny, tak? To jest nowonarodzenie, odrzucić starego człowieka ze wcześniejszym sposobem życia, a nie ze sposobem, że masz zmienić mówienie, że teraz byłeś katolikiem, robisz w zasadzie to samo, uwierzyłeś w Jezusa, że jest twoim wybawicielem, że nie żadne jakieś odpusty i spowiedzi i tego, i teraz mówisz, że jesteś nowym człowiekiem, a jakiś tylko zmieniasz formy słowne, a swojego sposobu życia nic. Tylko zmieniają się słowa? Dlaczego jest powiedziane po owocach i poznacie? Oczywiście słowa też są owocem, takim pierwszym, namacalnym, ale też czyny, które nikt nie może ich zmienić, w ogóle inaczej jakoś zrozumieć. Pozwólcie się odnowić wtedy duch w waszym myśleniu. Zaczyna się od myślenia, od słów, myślenie i później czynienie. Przeczytajmy sobie jeszcze tak, to jest sedno słowa nawrócenie. Kolosan 3:9. Bo Paweł dosadnie mówi. Po prostu rozdziela Słowem Bożym, jak miecz rozdziela to, co jest napisane, że Słowo Boże ma moc rozdzielać do szpiku, oddzielać ciało od kości i tak dalej. Czy może wyżej to, rozdzielam to, 8. To muszę tu wejść. Tylko też znowu nie mam jaki przykład, jaki mówiłaś ostatnio, Paulini? To poznański jest. Lecz teraz wyrzućcie daleko od siebie to wszystko, gniew, niechęć, złość, bluźnierstwo, a nieprzyzwoite słowa niech nie karają waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie. Zwlekliście przecież siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przeoblikliście się w nowego człowieka, który odnawia się ustawicznie ku głębszemu poznaniu tego, co go stworzył na swoje podobieństwo. To samo pisze tutaj do Kolosan. Nie okłamujcie się wzajemnie. Te słowa, że ktoś mówi, że jest nowonarodzony, że wierzy biblijnie, różne tu slogany padają w przestrzeni publicznej social media, to jest okłamywanie się wzajemnie. Zrzućcie siebie starego człowieka wraz z jego czynami.
Przeoblec się w nowego człowieka, to jest rzucić starego. Wróćmy na chwilę do drugiej Mojżeszowej, 13 rozdział. Od 7 wersetu, przekład poznański. Przez 7 dni tedy wolno jeść pszczołe chleby. Nic kwaszonego nie może znaleźć się u ciebie. Żaden kwas na całym obszarze twojej ziemi. To jest to miejsce, gdzie jest mowa o całym. Czyli, o całej twojej ziemi. Czyli, którą zamieszkujesz. Czyli oprócz tego, że w domu, nie tylko w domu, tylko na podwórku również, tu, co w tym miejscu, które do ciebie należy, nie powinno być zakwasu, kwaszonego chleba, to również my wewnętrznie powinniśmy być też niezakwaszeni grzechem. Tak. Zarówno tymi grzechami starymi, ciężkimi, jak i takimi codziennymi, że tak powiem, lżejszymi, na które mniej zwracamy uwagę. Tak, bo definiowanie też zakwas jako grzech jest prawidłowe, tylko też niesie za sobą pewien błąd, bo dzisiaj ludzie różnie definiują grzech. Prościej jest, że kwas to jest symbol nieprzestrzegania Tory. Paweł wielokrotnie mówił, że gdyby nie prawo, to nie poznałby, co to grzech jest. No ale po to przeczytaliśmy te fragmenty, o jakich grzechach tak. Więcej. Paweł nawiązał stricte do postępowania ludzi, którzy byli w ciele Mesjasza. Mówili, że są uduchowieni, że są nowonarodzeni, różnych tutaj słów używają, że są biblijnie wierzący i tak dalej, ale robią to, 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 to. I Paweł mówi, no wy starsi patrzycie na to i nie wyrzucacie tego towarzystwa, tego kwasu z waszego domu, czyli zboru, zgromadzenia, bo w tym momencie można takie zgromadzenie nazwać domem. Tak. Żeby inni nie przyjęli tak. No i tam o tym on pisał, że mówią o tym, ale nic nie robią. Czyli zaczyna to już być bagatelizowane, przymykane oczy na to, że tolerują to. Może jakaś znamienitsza osoba, persona, może niektórzy pracują u niego w firmie. No to siedzą cicho, tak, bo mają zysk. Na obszarze twojej ziemi. Dzisiaj zastanów się, drogi bracie, droga siostro, co jest twoją ziemią? Czy jak ktoś, jakiś bandzior przyjdzie do domu, który wynajmujesz, to nie rzucisz się w obronie swojej ziemi, swojego domu? No, w obronie, będziesz bronić wszelkimi środkami, jakie tam człowiek sobie umyśli, to dlaczego, jeżeli to uważasz, że to jest twoje, nawet jak to wynajmujesz, to teraz przeczytaj sobie o święcie prześników, że na całym twoim obrzeżu ziemi ma nie być tego zakwasu. Stawia to pod znakiem zapytania taki najem byle komu. Pierwszemu lepszemu, kto pieniądze przyniesie. Czytamy dalej, 8 werset. W tym dniu masz objaśnić swojemu synowi. Czyli mamy tutaj święto prześników, chleba niekwaszonego, nie może nic znaleźć się u ciebie, żaden zakwas w całym obrębie twojej ziemi i masz to objaśnić swojemu synowi, czyli następnemu pokoleniu. Tak się z powodu dzieje z tego, co Jahwe uczynił dla mnie, gdym wychodził z Egiptu. Czyli Bóg to nakazał z takiego i takiego, bo nas uwolnił z Egiptu. To ma być dla ciebie znakiem, tefilin, na ręce i pamiątku na twoim, i tefilin,
czyli pamiątką na twoim czole, bo te słowa znak i pamiątka tutaj przetłumaczone to jest hebrajskie słowo tefilin. Na twoim czole, aby prawo Jahwe było na twoich ustach. Przemożną bowiem ręką wywiódł cię Jahwe z Egiptu. Zachowaj przeto tę ustawę w wyznaczonym czasie z roku na rok. Dlaczego nawiązuje do tych hebrajskich słów tefilin? Czy ojciec ma objaśniać synowi, jak nosić na czole tefilin lub na ręce? Co ma objaśniać ojciec swojemu synowi? Że ma nie być kwasu w twoim obejściu, w twojej ziemi, w twoim domu, w twoim otoczeniu, w twojej głowie, w twoim ciele. No właśnie, dlatego ojciec miał być wyuczony. I tu jest sedno, że to nie ma być to prawo wypisane, tak jak judaizm robi sobie Shema Izrael, Adonai Echad, chyba to tak brzmi. Ten pergamin w tym pudełeczku tefilin zamieszczony. Tylko tu jest powiedziane prawo Jahwe, by było na twoich ustach. Prawo w tym kontekście tutaj, prawo dotyczące prześników. I zobaczmy, co na ten temat nasza droga, prawda i życie pokazuje. Do czego on nas prowadzi? Do czego jest pośrednikiem? W jakim sensie jest pośrednikiem? Co chce nas nauczyć? Gdzie chce nas przyprowadzić? Gdzie chciał sobie współczesnych przyprowadzić? Do kogo? Marka 8:14. Ewangelia Marka 8:14-21. Czytamy tutaj w przekładzie poznańskim tak. I zapomnieli zabrać chleba, a mieli tylko jeden chleb ze sobą w łodzi. I nakazywał im, Jehoszua, bo to z kontekstu wynika, tutaj tylko czytam sedno, uważajcie, używa, słuchajcie się, bo Jeszua używa konkretnych słów, niosących konkretną informację. Mówi, uważajcie, unikajcie kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Czyli co, nie mieli jeść chleba danych od faryzeuszy i Heroda, bo oni mieszali z zakwasem? A oni wymawiali sobie nawzajem, że nie wzięli chleba. A Jeszua to zauważył i mówi im, dlaczego wymawiacie sobie, że nie ma chleba? Czyż jeszcze nie rozumiecie, zobaczmy, Jeszua mówi, czyż jeszcze nie rozumiecie, ani nie pojmujecie i serca macie nieczułe? Nieobrzydzone. Tak? Zwróćmy uwagę, jakich słów używa. Oczywiście mamy tłumaczenie na polski. Czy nie jeszcze nie rozumiecie, nie pojmujecie? Oni mieli ciężko to zrozumieć. Jaki kwas niosło duchowieństwo tamtych czasów i Herod jako przedstawiciel polityczny. Dzisiaj to tak jak wtedy, polityka z religią razem się dobrze miały i dzisiaj to samo widzimy chociażby w Polsce. Idzie z tych kierunków cały czas kwas. Nieprawda, fałsz, przeinaczanie określeń, kłamanie wręcz, czyli mówią jedno, robią co innego. 18 werset. Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? A nie pamiętacie? Ile żeście zebrali koszyków pełnych okruszyn, aby gdy połamałem 5 chlebów dla 5000, opowiadałem mu 12. A gdy 7 na 4 tysiące, ileście zebrali koszy napełnionych okruszynami? Odpowiadają 7.
I pamiętacie, że tu to nie chleb chodzi. Chleb to nie jest problem. Ja rozmnożyłem, zobaczcie, więcej tych okruchów zebraliście niż było na początku tych chlebów. I powiedziałem, i jeszcze nie pojmujecie, czego nie pojmują, czego nie słyszą, czego nie widzą, czego nie rozumieją, nie pojmują i serca mają nieczułe. Nie widzą tego kwasu. Tak jak powiedziałem wcześniej, kwasem jest nakładanie sobie jakichś rzeczy na ciało w formie tefilin lub na drzwi w formie mezuza, to się nazywa. Zakładanie jako wymóg. Ale dodal, robienie tego, żeby uwolnić się od pracy nad swoim duchem. Nad swoim kwasem. Bo łatwiej jest założyć materialnie i to ludzie wtedy też widzą taką rzecz, niż niewidocznie pracować, żeby obrzezać swoje serce z tej skorupy. Odnawiając myślenie. Tak, odnawiając myślenie i zacząć zachowywać wskazówki Stwórcy. Tak, bo niektórzy jeszcze w to myślenie może nie odnawiają w sensie zmiany myślenia, tylko wpadają w to myślenie. Ale jak już są, to muszą odnowić to myślenie. Religia judaistyczna jest wielkim kamieniem potknięcia. Pełna to, co za czasów Jeszua było. Pełno różnych doktryn, przykazań, nakazów, jak należy służyć Bogu, bo jak nie będziesz tego robił, to będzie to grzech na tobie ciążył. A Chrystus przyszedł po to, żeby uwolnić człowieka od tych sztucznych, materialnych tylko rzeczy, żeby go z tego wyzwolić. Co nie oznacza, że materialnie też nie powinniśmy oddawać Bogu chwały. Na przykład obchodzić tak. Święta. Natomiast zamiana odnowy duchowej na symbole zewnętrznie widoczne jest fałszem, ułudą, jest nieprawością. Tak. Łukasza sobie przeczytajmy, też w podobnym myśli jest tutaj, Jehoszua się wypowiada, 12 rozdział, 1 i 2 werset, Ewangelia Łukasza. Pewnego dnia, kiedy zebrały się tysięczne tłumy, także jedni cisnęli się na drugich, Jehoszua zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, jakim jest obłuda faryzeuszy. Bo nie ma nic skrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by się nie, o czym by się nie dowiedziano. Tutaj jest inaczej to ujęte, ale też to wchodzi w ten zbiór fałszu, obłuda. Obłuda mają jakieś korzyści z tego. Tak jak mówiłem, no, współcześnie katolicyzm ma biznes na odpustach, na mszach płatnych, na wstawienniczych. To jest biznes dla nich. Inni na przykład mają pensję jakiegoś pastora czy jakiegoś innego duchownego, no i są obłudni, bo no, żyją z tych owieczek, tak? Jeżeli owieczki robią, a jeszcze jak znaczniejsza, zamożniejsza owieczka, jak sobie bierze żonę swojego ojca, no to im nic nie powiedzą, bo straci pieniądze. Obłuda, kwas. I będzie tak nauczał, albo nie będzie w ogóle tych rzeczy poruszał, że to jest kwas, należy usunąć takiego spośród zgromadzenia. Oczyścić. Ale nie powie takiego, bo w tych kręgach nie zachowuje się podstawowego święta, jakim jest święto przaśników i co ono znaczy, jak głęboką ma, jaki głęboki przekaz z tego chlebka niekwaszonego jest. Lub kwasu, zakwasu. Czytajmy sobie jeszcze Mateusza 16 rozdział od 6 do 12. Od 6. Jeszua im powiedział, strzeżcie się pilnie,
kwasu, faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś mówili między sobą, nie zabraliśmy chleba. Jeszcze poznawszy to, powiedział, słabej wiary, dlaczego mówicie między sobą, że nie macie chleba? Czyż jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i tego, ileście koszów wtedy zebrali, ani o 7 chlebach dla 4000 i tego, ileście wtedy koszyków zebrali? Jak możecie nie rozumieć, że nie miałem na myśli chlebów? W domyśle mówiąc, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie kazał im wystrzegać się kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Dzisiaj w tak zwanych mesjańskich zborach przesiąknięte są te zbory, ci ludzie nawet poszczególni, naukami. Chcą naśladować religię żydowską przez obmywanie rąk, przez noszenie jarmułki, przez jakieś formuły modlitewne. To są nauki, to jest duch religii, które to sidło ludzie wpadają. Yeshua mówił o tym, że ma być Słowo Boga, prawa Boga przaśne. Mówił to też językiem takim, że nakładają na was jarzma. Zrzućcie to. Moje jarzmo, mówi, jest miłe i lekkie, przaśne, bo przekazuje, uczy, że to są tylko ludzkie dodatki. To jest narość na sercach, która przez wieki, stulecia narosła na tym narodzie, na tych całym systemie, który powstał religijnym, i to ci ludzie odeszli od Boga, przestali, to można by nazwać, przestali czuć prawdziwego ducha Boga, Ducha Świętego, oddzielonego, szczególnego. Zajmiemy się teraz jednym z kwasów, który funkcjonuje. Przeczytajmy sobie w nawiązaniu do tefilin i mezuzy, to już czytaliśmy poprzednio, powtórzonego prawa 6 rozdział. Szósty rozdział, 4 werset. To zatytułowałem sobie do tak zwanych nauczycieli hebrajszczyzny. Tu czytamy tak, od 4 do 9. Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny. Będziesz miłował Twojego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. Niech słowa, które ja Ci dziś nakazuję, Tobie pozostaną w Twoim sercu. Wpajaj je też swoim synom, mówiąc do nich, kiedy kładziesz się, kiedy przebywasz w domu, kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i gdy wstajesz. Przewiąż je jako przypomnienie do swojej ręki. To przypomnienie to jest tutaj to hebrajskie słowo tefilin. Do swojej ręki i niech będzie znakiem, czyli ten znak tefilin między Twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach. Mezuza, Twojego mieszkania i bramach Twoich. To jest, to wstawiam to, żebyśmy zrozumieli, bo czytaliśmy to poprzednio, to jakby w pewnym sensie uzupełnienie jest. Tora Pardes, gdzie w nawiasach kwadratowych tłumacze dokładają, że te chwili między Twoimi oczami, nad czołem, na linii wyrastania włosów, Ci pokazują, gdzie to masz sobie uczynić. Te filin, czyli znak, zrobiła się nazwa własna, zrobił się system religijny i przy modlitwach sobie to robią. Ten tefilin, nie rozumiem, dlaczego tylko przy modlitwach sobie zakładają. Mezuza nie jest przy modlitwach zakładana na drzwi, tylko cały czas wisi. Z tego by wynikało, że cały czas wisi, bo nie chcą zdejmować. Jak masz wypisać, jakby by było wydrapane tam na tej framudze, to też by było cały czas. To dlaczego cały czas nie noszą tego tefilin na czole i na ręce? Bo te
prawo masz wpajać się swoim synom, mówiąc o nich, kiedy przebywasz w domu, kiedy jesteś w drodze, kiedy się kładziesz i kiedy wstajesz. Ten zwrot pokazuje, że cały czas. Noszenie cały czas na głowie i na ręku ma jakiś sens. No ja rozumiem, ja to tylko piję do tego, że to niekonsekwencja jest. Jak już zakładają, to powinni cały czas to nosić. Ja chciałem nawiązać do tego zwrotu z czwartego wersetu. Słuchaj, Izraelu. Czyli Szema Izrael, Adonai Adonai Echad. Chyba to tak brzmi. Jest jeden. Jedyny tutaj przetłumaczony. I dlaczego zatytułowałem to do nauczycieli tak zwanych nauczycieli hebrajszczyzny? Bo tutaj jest interpretacja, że tutaj jest słowo Echad hebrajskie, które znaczy jedność. Tak, to słowo znaczy jedność, znaczy też jeden. I teraz pytanie jest zasadnicze, kiedy znaczy jeden, a kiedy znaczy jedność? W jakich zdaniach? W jakich konstrukcjach zdaniowych? Echad, H259, znaczy pierwszy lub jeden. Bo mamy to słowo, użyte oczywiście ten echad w tym miejscu, Jahwe jest echad, ale mamy też to słowo, jako przykład, bo to słowo w wielu miejscach występuje, przykład rodzaju 2.24. Otwórzmy sobie rodzaju 2.24, bo na tych dwóch wersetach, czyli na tym powtórzonego prawa 6.4 i na tym rodzaju 2.24 chcę pokazać, bo to są dwa różne zdania, gdzie jest użyte to samo słowo, ale ono oznacza co innego. Czytamy tu 2.24 rodzaju. Dlatego opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę i łączy się z żoną, także oboje stają się jednym echad ciałem. I tu wielu tłumaczy stają się jednością w ciele, jako jedność, jako człowiek, bo tutaj też piąty rozdział, chyba drugi werset mówi, że mąż i żona są Adam, stają się Adam jednym człowiekiem, jako jedność całkowita. Można by powiedzieć to też językiem takim, że się uzupełniają w taki sposób, że są jedną kompletną całością. Dlatego tutaj jest jedność w tym rodzaju, bo jest mowa o dwóch. Dlatego można ten echad tu przetłumaczyć jako jedność. Natomiast w zdaniu, gdzie wyraźnie widać, tak jak powtórzonego prawa 6.4, że jest mowa tylko o jednej osobie, znaczy to słowo jeden. Potwierdzeniem na to jest grecki tekst, gdzie mamy cytat z powtórzonego prawa. Co na ten temat właśnie powiedział Jehoszua ben Dawid? Mateusza. Najpierw sobie otwórzmy jako wprowadzenie, co Jeszua na ten temat powiedział. Pięć, 14-17. Jeszua mówi tak: wy jesteście światłem świata, nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się też świecy, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Czyli światło mają przekazywać naukę prawdziwą, przaśną, tak jak on ich to nauczył.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Zwracam to na to uwagę, który jest w niebie. Ale na razie nie o to chodzi. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyniósł znieść prawa, nie przyniósł zmienić definicji Boga, bo tutaj niektórzy mówią, że Duch Święty, Duch Boży, Pocieszyciel nam wyjaśni wszystko o naturze Boga. Nie, to o naturze Boga jest dodatkiem, bo kontekst mówi o tym, że Pocieszyciel przyjdzie, żeby zrozumieli, dlaczego Mesjasz miał umrzeć. Proroctwa zrozumieją. Nie naturę Boga. Nigdzie nie ma, że Duch Boży wyjaśni, jaka jest natura Boga. Bóg jest jeden. Dlaczego? Marka 12, 29. Mamy tu przytoczony tekst, gdzie wielu zwolenników, że Bóg jest jednością z Chrystusem, że to jest ten sam Bóg, że to jest wcielenie albo co różne koncepcje i tylko do hebrajskiego się odnoszą tego słowa echad, nie podnoszą tego fragmentu. Marka 12, 29-34. Zaś Jeszua mu odpowiedział, bo zostało zadane pytanie, które przykazanie jest najważniejsze. Pierwszy ze wszystkich pouczenie, nie przykazanie, słuchaj Izraelu, to jest cytat z tamtego, co czytaliśmy. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg, nasz Pan jest jeden. Nowa Biblia Gdańska tutaj cytuje. Bo tu prawidłowo przetłumaczono to, dodam jeszcze na uboczu. Więc umiłuj Pana Twojego Boga z całego Twojego serca, z całej Twojej duszy, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. Zobaczmy, cytowane jest to, co tam czytaliśmy, powtórzonego prawa, 6 rozdział. To jest pierwsze przykazanie. A drugie podobne to umiłuj Twojego bliźniego jak siebie samego. Nie jest od tych większe inne przykazanie. Zatem ów uczony w piśmie powiedział: dobrze, nauczycielu. Przecież jakby był Jeszua wcielony lub jakąś częścią Boga lub cokolwiek innego, to by nie powiedział: słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest jeden. Jeszcze mamy to po grecku, gdzie ten jeden sobie sięgnijcie sami. Ja już nie chciałem tego wyciągać, żeby to, jak ktoś sam sobie sprawdzi, to może bardziej dotrze do niego. To słowo greckie jest tłumaczone tylko i wyłącznie jako liczebnik jeden. Ale ten uczony w piśmie powiedział: dobrze, nauczycielu. Dobrze na co powiedział? Że Jeszua powiedział, że jest jeden. Wprawdzie powiedziałeś, że jeden jest Bóg, powtarza, i nie ma innego oprócz Niego. To jest idealna sytuacja, że Jeszua mógł powiedzieć: jest Bóg jeden, ale się przyszedł przycielić przed chwilą, tutaj stoję też przed tobą. Jest jeden, ale w dwóch. Bo teraz jest nowe zrozumienie, nowe światło. Kto zna to sformułowanie, to się uśmieje. Prawdę powiedziałeś, że jeden jest Bóg i nie ma innego oprócz Niego. Więc miłować Go z całego serca i z całej myśli, z całej duszy i z całej siły i miłować bliźniego jak siebie samego więcej jest od wszystkich całopaleń i ofiar. A Jeszua, widząc go, że mądrze odpowiedział, rzekł mu, że niedaleko jesteś od królestwa i nikt już nie odważył się go pytać. No dobrze, dobrze, ale ktoś powie, no ale jest taki Jana 10:30, ja i ojciec jedno jesteśmy. To ja dzisiaj. Otwórzmy sobie, żebyśmy to widzieli na oczy. Jana, Ewangelię 10:30. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ten werset to jest tak jak ten nagłówek.
On zostaje w głowie i nie pozwala innym informacjom wejść. Jana 10:38. Ale jeżeli ich dokonuję, to choćbyście mi nie uwierzyli, wierzcie dziełom i przekonajcie się, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. No jest napisane, że jest wcielony? Że są jednością? Który teraz czytasz? 10:38. No dobrze, to czytajmy dalej. Jana 17:11. Bo jeżeli tak jest, to ja nawołuję konsekwencja. Jeżeli to oznacza, że oni są wcieleni, że są jednym, on jest we mnie, a ja w nim, to bądźmy konsekwentni. Jeżeli tak ustanawiamy, tak postanawiamy, bądźmy konsekwentni. Tak postanowiliśmy. To określenie to znaczy. Dobrze. Jana, Ewangelia 17:11. Nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. Kto oni? Uczniowie. Ja idę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoje imię, które mi dałeś, aby byli jedno jak my. Uczniów podstawowych było 12, tak? Później ten jeden się wymienił, 11 załóżmy, no, że ich było. No to już mamy Bóg Ojciec, Jeszua i 11. To jest 13 bogów już mamy wcielonych. 12 wcielonych, a jeden Ojciec. Bo bądźmy konsekwentni. Jeżeli tamto oznacza, że to jest wcielenie, to w tym, to tu też jest wcielenie. Nie bądźmy jak szwedzki stół. To sobie wybieramy, to tak interpretujemy, a to inaczej. Jana 17:21. Jan ma pomieszane w głowie po prostu, no, jednym słowem, bo to Ewangelia cały czas jest, on to pisze. Bo raz pisze tak, raz pisze inaczej, no jakieś głupoty, jak może Ojciec w Chrystusie, no to jest normalne, ale jak jeszcze uczniowie w nich, oni w uczniach, no to już jest... Oszalał Jan. Może mu młodość do głowy uderzyła, jak to czasami się mówi. Ewangelia Jana 17:21. Aby wszyscy byli jedno. To ty jesteś wcielony. W ciebie jest Bóg wcielony. We mnie jest wcielony. We wszystkich ludzi, którzy mówią, że są... Jeszua jest ich Panem i Zbawicielem, to w nich Bóg jest wcielony. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze mną, a ja z Tobą, aby i oni byli z nami jedno, czyli wcieleni, tak? Bo tu już dodajemy interpretację, tak? Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Tę zaś chwałę, którą mi dałeś, im przekazałem, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. A czyli oni są jedno, czyli taki inny zbiór, my to jesteśmy my. Oni to są oni, oni są jedno jako oni. Ale tu mówimy cały czas konsekwentnie o wcieleniu z Bogiem, Ojcem. Ale jeżeli oni są jedno, czyli oni się sami w siebie wcielają, czyli ich osobowość przechodzi między ciałami? Tak się roszady robią? 23 werset. Ja w nich. Wow. Jeszua się wciela w uczniów. A tu jest na 21 powiedziane, że wszyscy, czyli nie tylko uczniowie, wszyscy naśladowcy, wszyscy chrześcijanie dzisiaj na ziemi są wcieleni. Chrystus jest wcielony w nich. Jak Bóg jest w Chrystusie wcielony, to później Chrystus się wciela w nich. Czyli Bóg, jakby to tak już skrócić, to jest Bóg wcielony w każdym człowieku.
jak ja w nich, a ty we mnie. Aby byli tak doskonałą jednością, żeby świat poznał, żeś ty mnie posłał i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Zobaczmy, jak krótki werset nagłówkowy zostaje w głowach, a inne informacje nie. Jedność, bo jest mowa o dwóch. Można użyć echad, ale jedność jako w działaniu, w zamiarze, w duchu, w podążaniu, wykonuje wolę Ojca, czyli jest w tym znaczeniu jednością, nie wyłamuje się. Dokładnie tak jak powiedział w innym miejscu, wykonuje wszystko, co mi Ojciec powiedział. Uczniowie też będą jedną z Chrystusem, z Bogiem, jeżeli będą postępować tak, jak Jeszua ich nauczył. W doskonałości, w jedności, w świętości całe stworzenie jest jedno. Jeszcze, bo lubię wracać do Edenu. Bóg stworzył człowieka, mężczyznę, Adama. I co było mówione? Stwórzmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Nie chcę wchodzić tutaj, bo nawet katolicyzm się przyznaje, że to jest, jak to się nazywa, pluralizm, czy majestatik, trynitarne ugrupowanie, że tam nie ma mowy o żadnej trójcy, dwójcy i innych historiach. Ale chcę się skupić na tym określeniu, że człowiek miał być obrazem, odzwierciedleniem Stwórcy. Czyli w tym znaczeniu Jeszua mówi, że każdy, kto wróci do Boga, stanie się jak Adam, odzwierciedlający Boga, czyli będzie odzwierciedlał, będzie w zasadzie, jak można powiedzieć, że Bóg się w niego wciela w tym znaczeniu, bo odzwierciedla, jest stworzony na obraz i podobieństwo, ale nie fizycznie, nie jakaś część Boga wciela się. Pomyślcie o tym, bo też poprzednio mówiłem, może ktoś nie będzie, nie słuchał. Jeszua jako wcielony Bóg, w tej koncepcji mówię, wcielony Bóg, czyli część Boga wcielona w ciało człowieka, jest o imieniu Jehoszua, który stał się Hamaszijach, Mesjaszem, umiera, idzie do nieba, siada po prawicy Ojca, Księga Objawienia mówi. To co, Bóg Ojciec siedzi, a koło Niego Jego część wcielona? Bóg Ojciec jest Bogiem, Jeszua jest Bogiem, mamy dwóch Bogów. A może to taka zagadka jest jak trynitarna triada katolicka, trzech, ale w jednym. To tu mamy dwóch, ale w jednym, bo są też tacy, co uważają, że Duch Święty nie jest osobą. Tu mamy dwójce, tak? Logicznie, wyobraźmy sobie to. I jest powiedziane, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ojciec mówi, słuchaj Izraelu, połączę to z dekalogiem, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Obok znaczy obok. Jak nie wiesz, co znaczy obok, zapytaj się sześciolatka, siedmiolatka, który już trochę rozumie. Zapytaj się sześciosiedmiolatka, ile to jest jeden. Jak nie wiesz, to on ci na paluszku pokaże, ile to jest jeden. Na paluszkach ci pokaże, ile to jest jeden. Już tu nie chcę podpowiadać. Dlatego jedną z priorytetowych rzeczy było nie obrzezanie cielesne na ciele, jak to ci, którzy z religii judaistycznej wchodzili do ciała mesjaszowego i żądali to, tego bezwzględnie, tylko Jakub, przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie, 15 rozdział,
od 13 wersetu do 21 mówi tak. Jeszcze raz? 15 od 13. A gdy skończyli, odezwał się Jakub. Posłuchajcie mnie, bracia. Dzisiaj te słowa rozbrzmiewają. Posłuchajcie, bracia. Siostry też oczywiście. Szymon opowiedział, jak Bóg zatroszczył się najpierw o to, aby wybrać sobie lud spośród pogan. Potwierdzają to zresztą słowa napisane przez proroków. Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go. Aby pozostali ludzie szukali Pana, oczywiście w domyśle Ojca i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się imienia mego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Bo to są cytaty. Wiadomo, że to chodzi o Ojca, jest tam tetragram JHWH. Nie chodzi tu o Jezusa, potocznie nazywanego. Mówi to Jahwe, który to wszystko czyni. Słowa znane od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy, czyli tu Jakub mówi, że proroctwa o tym mówią. Duch, zrozumieliśmy to z proroctwa, że Duch mówi, że przyjdzie taki czas, że przyjdą ludzie z narodów, kosztowności z narodów przybędą do domu Dawida. I teraz co czynić, że jeden z drugim niesie jakieś wcielenia ze sobą, jakieś trynitaryzmy, jakieś te bogini nieba i tam inne zwyczaje, inne wyobrażenia bóstw niesie do ciała Mesjasza. Dlatego sądzę, że należy czynić, nie obrzezać, bo to nie ma żadnego znaczenia, jak on to dalej będzie robił. Na początku. Tak. Zanim. Dlatego sądzę, że nie należy czynić, 19 werset, czynić trudności tym spośród narodów, bo to właściwsze jest oddanie, nie pogan, narodów, którzy nawracają się do Pana, czyli zmieniają, nawracają się do Pana, zmieniają sposób myślenia, tak jak wcześniej czytaliśmy, czyli wyzbywają się zakwasu, sposób myślenia, odcinają dawny sposób postępowania. Czytaliśmy te wersety. Miejmy w pamięci to, co czytaliśmy wcześniej, co znamy te informacje wcześniej. 20 werset. Należy jednak napisać im, aby powstrzymywali się od ofiar tu nieczystych. Już to mówiłem, no, ale od czyste jak będą wymyte prosiaczki, to można. Od ofiar, jako plugastwa składane Bogom. Od nierządu, od pokarmu ze zwierząt uduszonych i krwi. Od dawien bowiem w miastach są tacy, którzy głoszą naukę Mojżesza, czytając go w każdy szabat w synagogach. Tam się nauczą, że Bóg jest jeden, że nie należy sobie czynić jakiejś podobizny, że nie należy sobie czynić czegokolwiek, co jest w niebie, na ziemi. Cokolwiek sobie człowiek wymyśli, to jest błędne, to jest kwas, to jest zakwas, to jest grzech, można by powiedzieć w pewnym sensie, bałwochwalstwo. I teraz tutaj wróćmy do greki. Składanych Bogom. To jest G1497. To już mówiłem o tym. Greckie eidolon. Idole. W naszym polskim języku te idole są bardziej wymowne, to słowo. Oczywiście ono przyjęte jest z angielskiego. Teraz jeszcze wspomnę tu, że angielski język w ogóle powstał, bo czytałem ostatnio o tym, powstał ze zlepków kilku języków. Jakich języków powstał? Generalnie rzecz ujmując, pogańskich języków. Tam był starogermański, Rzymianie, dlatego jest podobny ten słowo idol. Rzymianie przynieśli swoją część do tego języka. Później starofrancuski, tam jeszcze kilka weszło. To się zaczęło łączyć w sobie. Starofrancuski, czyli Galowie, jak tam to. No nieważne, dobrze. Kończaj to jest zlepek pogańskich określeń i te słowa, akurat w angielskim słowu,
języku dają ściśle te pogańskie określenia. Idol. Co nam się współcześnie na idola kojarzy? Artysta? Aktor? Muzyk? Zespół? Przypomnijcie sobie, bo może zapomniano już, jak były koncerty Elvisa Presleya, co tam się działo, The Beatles. Są sceny nagrane, co tam się dzieje. Jak czczenie, wieszanie sobie plakatów, całowanie tych Dustin Bieber, tak? Jak też. Też sobie wszystkie dziewczyny się kochały. Idol. Osoby mogą być, ale mogą być też koncepcje, jako oddawanie im pewnego rodzaju cześć. Może to być witarianizm, na przykład wegetarianizm, że on nic więcej nie zje innego, jak ta religia mu mówi. Kult cud diet. Ludzie się tak fiksują w jakiś zapatrywaniu, patrzeniu na jakieś rzeczy. Kult samochodów, kult marki, Harley Davidson. Wow, tylko takie. One mają duszę. Człowiek może być takim idolem. Zbierają się ludzie, żeby czcić jednego spośród nich. Na przykład 28 marca, bo są imieniny tego czy tego. Ale mówią ci ludzie, jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy biblijnie wierzący. A katolicki kalendarz pogański, tak naprawdę kalendarz katolicki, to jest zreformowany kalendarz juliański, pogański, stricte skonstruowany do czczenia pogańskich świąt, opiekunów, dobrych duszków, kupidynów i tak dalej. Zbierają się, żeby czcić dziecko, matkę, dziadka, babcię, zakochanych. Idolem może być miejsce, pomnik. Miejsce jak Mekka na przykład. Są te idole różne. Jakub mówi, jak ktoś wchodzi do ciała mesjaszowego, ma obrzezać swoją narośl. Bo w narodzie izraelskim ta narość była innego rodzaju. Prawa, które religijni, tak zwani religijni przywódcy nałożyli, dodali, pozmieniali, powykrzywiali, różne rzeczy porobili. To jak czytamy Ewangelię, to Jeszua bardzo dokładnie o tym mówi. Ale są ludzie z narodów, którzy przynoszą doktryny i przede wszystkim bałwochwalcze. Dlatego cały czas Bóg o tym mówi, cały czas non-stop. Jeden jest, słuchaj mnie, nikogo innego i na okrągło, aż do znudzenia, do wyżygania. To po prostu, jak ja to czytam, to widzę to i po prostu cały czas non-stop jest o tym trajkotanie, jakby można powiedzieć. No aż uszy bolą. Do znudzenia, do... Cały czas jest o tym mowa. Nawet dzisiaj w parszy to czytane było. I Jakub mówi, jak ktoś przychodzi, to pierwszą rzeczą ma to zostawić, odciąć się od tego, obrzezać z tego, wyciąć, zmienić sposób myślenia. Nie, Bóg jest, który stworzył niebo i ziemię, który zawarł przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, odnowił to przymierze w Mesjaszu, Hamaszijach. Nie chce takich rzeczy, bo to zaprzecza. To jest w innym miejscu powiedziane, jak możecie służyć dwom panom? Jak możecie składać ofiary na ołtarzu bogów, demonów i na Boga ołtarzu? A czy, mam pytanie. Tak? Czy takie zdanie, że Bóg mnie uratował, ponieważ Jezus Chrystus, zesłał mi Jezusa Chrystusa, czy to w ogóle ma sens?
dla konkretnej osoby w konkretnej sytuacji może mieć to sens. Bóg, jak Chrystus... Czy można się wyrazić w ten sposób? Chrystus powiedział, że nawet Bóg może wzbudzić kamienie, tak? Czyli może wszystko zrobić, może jakąś sytuację... Czyli ma, no bo ma władzę, tak? W końcu to. Żeby człowiek zmienił swój sposób myślenia. Ale to nie znaczy, że ten sposób zmiany mamy się kurczowo jego trzymać. Mhm. Bo on na daną chwilę jest odpowiednim narzędziem. Okay. Trzeba przeanalizować, bo na przykład ktoś mówi, no ja sobie teraz Biblię otworzę i to, co tam przeczytam, to jest słowo od Boga dla mnie. No na tą chwilę ja bym powiedział, no tak, ale jeżeli poznasz Boga i to wszystko, co się z tym wiąże, no to jest to pewna forma wróżenia. Okay. Na poznanie tego człowieka może to być dla niego korzystne, ale jeżeli się zafiksuje w tym i zawsze będzie to tak postrzegał, no to zacznie sobie wróżyć już. Bo to chodzi cały czas o zakwas, czego ma nauczyć nas święto przaśników. Że nie chodzi tylko o samo chrupanie chrupkiego, smacznego chlebka przez 7 dni, że wyprzątanie mieszkania, obejścia i tak dalej. To ma nam pokazać, że jest coś ważniejszego. To jest niezbędne, ale jest coś ważniejszego. Bo przez to, co robimy, zaczynamy myśleć, zaczynamy analizować. No ale po co to? Jak są dzieci jeszcze, no to mogą zapytać, no ale po co to? Właśnie to jest sprzątanie domu, bo też mamy powiedziane, że też ciała są mieszka, gdzie Bóg przebywa. I tam nie ma prawa być ani krzty zakwasu. Przez cały czas, nie tylko przez 7 dni. To ma nas nauczyć, że to jest istotne, bardzo ważne. I to jest jeden z płaszczyzn, która mówi zawsze o tym samym. Słuchaj Boga, wystrzegaj się różnych duchów, tego co ciało, namiętności ciała. Ciało bardzo często wprowadza w błąd to, co człowiek chce, chciałby i tak dalej. To jest jego chcenie najczęściej. To, co czytaliśmy przysłów drugi rozdział. Wiedza powoduje, nabywanie wiedzy, szukanie jej jak ukrytego skarbu, powoduje, że idziemy we właściwym kierunku. Jeszcze bym tak dodał, tak na zakończenie. Może ktoś, to takie pytanie może, jak ktoś będzie na YouTubie, to słucha, bo od jakiegoś czasu zamieszczam już parsze na YouTubie. Bo ja nie znalazłem miejsca, gdzie się gloryfikuje, powiedziane jest, że masz śpiewać, wysławiać, bo jest ten zwrot, czcicie, kto nie czci Jeszuę, to nie czci Boga. Ale ja nie mówię o tym. Ja mówię o... Bo tam te czczenie to jest ogólnik. Ja chcę powiedzieć o śpiewaniu na cześć Jehoszuły czy Jezusa. Jakieś wiersze pisania na jego cześć. Niech mi ktoś pokaże, gdzie to jest konkretnie do jego osoby. Bo ja znajduję, oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, no w psalmach jest pełno, Panu śpiewajcie, no Pan to jest przecież Jezus. No właśnie nie. Tam jest o Ojcu mowa. To, że jest tam słowo Pan, no to Panów jest wielu. Ale jak weźmiemy teksty z tetragramem, no to tam jest śpiewajcie Jahwe. Jego wysławiajcie, Jego czcijcie. Bo to też w koncepcji tego kwasu, tego dualizmu, tego wcielenia. Bo ja rozumiem, że ten duch trynitarny, trzy w jednym, że to jest wszystko to samo. I nieważne, czy się modlisz do Ducha Świętego, czy do Jezusa, czy do Boga, to się modlisz do nich wszystkich, czy to nieważne. Przypomina się jeszcze mi jedna kwestia taka. Słuchałem kiedyś takiego człowieka i mówi tak.
On się zawsze tam przed swoim kazaniem modlił i mówi tak. Co prawda nie ma nigdzie, posłuchajcie, co prawda nie ma nigdzie napisane w Biblii, żeby się modlić do Ducha Świętego. Zobaczcie, jakie to wyrafinowane jest. Co prawda nie ma nigdzie napisane, żeby się modlić do Ducha Świętego, ale się pomodlimy. Shalom wszystkim. Spotkamy się, jak wiekuisty pozwoli, za tydzień. Jeszcze pewnie też jakiś temat dotyczący święta prześników. Jak wyzbyć się zakwasu. Zakwas, wyzbywanie się zakwasu też jest w objawieniu powiedziane językiem: wychodź mój ludu z Babilonu Wielkiego. Babilon Wielki to nie tylko jest katolicyzm. To jest każda religia, która jest daleka od Boga, która przekręca Boże Słowa, dodaje lub ujmuje na różne sposoby. Coś planujesz na pierwszy dzień? To później. Shalom i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, jak Bóg pozwoli.